To dopiero początek, przed nami wiele wspaniałych inicjatyw, powiedziała podczas dzisiejszej konferencji Kołobrzyskich Razem Anna Mieczkowska. Idąc do wyborów razem, założyliśmy sobie, że dzięki współpracy, że współpraca na rzecz mieszkańców powinna być celem, który będzie jednoczył nas wszystkich, który doprowadzi nas do zwycięstwa, ale później doprowadzi nas do wspólnej pracy i przy wykorzystaniu potencjału nas wszystkich tu obecnych. Proszę Państwa, bardzo chciałabym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zaufali mnie, którzy chcieli współpracować. Ta współpraca dotyczy nie tylko współpracy w obrębie Rady Miasta Kołobrzeg, ale ta współpraca musi dotyczyć również współpracy pomiędzy samorządami. Ale także pomiędzy parlamentarzystami. Podczas konferencji Marek Hok przytoczył kilka sukcesów, jakie kołobrzescy razem osiągnęli wspólnymi siłami. Pokazaliśmy paręnaście miesięcy temu możliwość porozumienia się bardzo różnych i opcji politycznych, i spojrzenia na miasto, spojrzenia na potrzeby każdego z mieszkańców. I to się nam udało. Przez te kilkanaście miesięcy wypracowaliśmy bardzo trudny program dla mieszkańców Kołobrzegu. Trudny program również i dla tych wszystkich, którzy ten program będą realizowali. I ten program został zaakceptowany i dzięki temu kandydatka nasza, popierana przez nasze stowarzyszenie, Anna Mieczkowska, uzyskała mandat prezydenta, a nasi radni uzyskali poparcie 10 mandatów do Rady Miasta. Pełną współpracę w pracy na rzecz naszego miasta zadeklarował także Janusz Gromek. W chwili obecnej z panią prezydent myślimy o następnym dofinansowaniu niemałego projektu. To by było zwieńczenie tego, co zaczęliśmy lat temu kilka. Także jeszcze raz deklaruję się absolutnie pełną współpracę realizować ja jako Janusz Gromy, jako przedstawiciel województwa z różnymi samorządami. O tym, jak ważna jest współpraca pomiędzy samorządami, mówił także Jacek Kuś i jednocześnie zapraszał wszystkich do współpracy. Uważamy, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Dzisiaj pewne zmiany w Radzie Miasta, które nastąpiły, również jakby utwierdzają nas w tym, że tą drogę wspólnego porozumienia i takiego pozytywnego spojrzenia na miasto realizujemy. Także z tego miejsca, jeżeli chodzi o kwestie powiatu i miasta, jeszcze raz podkreślę, Kołobrzescy Razem są otwartą formułą. Podczas konferencji mówiono także o rozpoczęciu prac nad budżetem obywatelskim. Budżet obywatelski, bardzo ważna rzecz, dlatego po raz pierwszy zapraszamy szczególnie wszystkich mieszkańców, żeby właśnie odwiedzali radnych Rady Powiatu, radnych Rady Miasta, po to tylko, żeby przedstawić swoje propozycje do tego budżetu, bo bardzo nam zależy, żeby ten budżet był bardzo porządnie skonstruowany. Konferencję Kołobrzeskich Razem nadamy jutro w bloku programów po wydarzeniach dnia.